początku było wspomniane, że mam przesłanie skierować jej. Moi drodzy, ja bym chciał się odwołać do historii, którą dzisiaj usłyszałem. Nie będę wielkich szczegółów zdradzał co do personaliów, ale jedna z babć opowiadała, jak wczoraj prawie 3-letniego wnuka przekonywała, że pójdą do kościoła. I on mówi, ale po co? Mówi, no bo ksiądz będzie popiołem sypał. On mówi, a ja nie chcę popiołem. Ale poszedł. I kiedy była homilia, to nawet babcia do końca nie zarejestrowała szczegółów, ale między innymi chodziło o coś, że w dawnych wiekach, kiedy dokonywały się jakieś tajemnice związane z tajemnicami sakramentów tajemniczenia, chrztem, to osoby, które tam były z krzyżami, nie zanurzały tych krzyży w wodzie. I to powiedział ten ksiądz. I potem do końca mszy było pytanie do babci, ale dlaczego nie zanurzali w wodzie? Ja mówię, było powiedzieć, że poszedł i zapytał. Mówi, o mało co to by poszedł. Ale kiedy podchodzili potem do tego posypania głów popiołem, babcia mu powiedziała, mówi, słuchaj, ciebie ksiądz nie będzie sypał, ciebie ksiądz pobłogosławi. I go posypał, a nie pobłogosławił. I odchodząc od razu mówi, ale miał błogosławić. Dlaczego akurat ta historia? Bo zobaczcie, moi drodzy, okres Wielkiego Postu to jest bez wątpienia ten czas wspólnoty, że jest się razem. W tym, co widzialne, ale przede wszystkim w tym, co duchowe. I życzę, abyśmy potrafili tę tajemnicę wspólnoty obronić. To jest bez wątpienia czas wsłuchania się, ale i dociekania tego wszystkiego, co Pan Bóg nam mówi poprzez różne sytuacje, wydarzenia, tajemnice swojego działania, również w swoim słowie i przez posługę rekolekcjonistów. I ważne, żebyśmy mieli tę wrażliwość serca, żebyśmy potrafili to słyszeć, żebyśmy potrafili dociekać, co to oznacza dla nas. Ale ostatecznie rzecz biorąc, czas Wielkiego Postu to również i ten moment, kiedy my otrzymujemy niesamowitą moc łaski i obyśmy potrafili gdzieś nieść w sobie taką tęsknotę, żeby zadawać sobie i innym pytanie, czy będą błogosławić. I obyśmy nigdy nie przeżyli takiego rozczarowania, że nie błogosławili. Bo to jest czas Bożego błogosławieństwa i Bożej łaski i niech to końcowe błogosławieństwo Boga potwierdzi, że przez ten cały okres Wielkiego Postu Pan Bóg będzie nas wspierał, a my przyjmujmy i rozwijajmy Jego dary. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.